Środa, 17 dzień listopada. Oglądają Państwo Informacje Piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Wczoraj około godziny 6 rano na drodze krajowej nr 1 w miejscowości Jeżów doszło do zderzenia auta osobowego z tirem. W jego wyniku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a dwie zostały ranne. Jak wynika z ustaleń policji, 40-letni piotrkowianin kierujący Volkswagenem Vento nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu kierującemu ciężarowym Mercedesem z przyczepą, który jechał drogą krajową nr 1 w kierunku Radomska. Najbardziej poszkodowanym został pasażer, 27-letni mężczyzna, który niestety poniósł śmierć na miejscu. Kierowca, jak i pasażer drugi Volkswagena Vento zostali zabrani do szpitala. Miejsce, gdzie doszło do wczorajszego wypadku, jak pokazują statystyki policyjne, jest jednym z najniebezpieczniejszych skrzyżowań na trasie. Skrzyżowanie na drodze krajowej nr 1 w miejscowości Jeżów jest szczególnie niebezpiecznym skrzyżowaniem, ponieważ wielokrotnie dochodziło tam do zdarzeń drogowych i wielokrotnie zostały tam ranne osoby. Ze względu na prowadzone roboty drogowe apeluję o rozsądną i rozważną jazdę w tym miejscu i zachowanie szczególnej ostrożności podczas przekraczania tego skrzyżowania. Droga krajowa nr 1 przez około 2 godziny była zablokowana. W Piotrkowie powstaje coraz więcej małych firm. Własną działalność gospodarczą tylko w tym roku przy wsparciu dotacji z Urzędu Pracy otworzyło 360 osób. Receptą, jak utrzymać się na rynku, podzielili się przedsiębiorcy biorący udział w konkursie Własna firma, moim sukcesem. Pan Kamil Krupski własną firmę założył 2 lata temu. Wówczas postanowił swoje życie zawodowe wnieść na własny rachunek i połączyć je ze swoją pasją do gotowania. Tak powstał pomysł otwarcia własnego lokalu gastronomicznego. Kluczem do sukcesu, jak mówi biznesmen, jest nie tylko kulinarna smykałka, ale i ciężka praca. Radziłem sobie w ten sposób, że jak gdyby zachęcałem tego klienta różnego rodzaju nowymi potrawami, jakimś zminimalizowaniem ceny za dane produkty. Może to była taka recepta. Konkurs Własna firma, moim sukcesem Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie ogłosił, by wypromować lokalny small business. Chcieliśmy pokazać ludziom młodym, szczególnie młodym, którzy czasami boją podjąć się decyzji o tworzeniu własnej działalności, że można tą działalność prowadzić i to z sukcesem. Do rywalizacji mogli stanąć przedsiębiorcy, którzy na swój interes otrzymali dotacje z Urzędu Pracy. Zadaniem konkursowym było napisanie pracy o tym, jak odnieść sukces w małym biznesie. Główną nagrodę otrzymał pan Kamil Krupski. Drugą lokatę zajął Maciej Wściubiak, właściciel szkółki tenisa. Brązowy medal przypadł kobiecie, Marcie Budzińskiej, działającej w biznesie poligraficznym. Jak zgodnie twierdzą laureaci, droga do sukcesu nie jest łatwa. Przede wszystkim trzeba wyjść do klienta, być miłym, no bo ogólnie ciężko jest teraz utrzymać się na rynku pracy i w ogóle jako pracodawca. Przede wszystkim robię to, co kocham. Są jakieś z tego pieniążki, może nie za duże, ale takie, żeby utrzymać ten klub wystarczająco. Wśród firm z powiatu najlepszym okazał się Piotr Kowal, najmłodszy przedsiębiorca spośród startujących. Jestem wychowany na terenie wiejskim i tutaj dużo młodych ludzi ciężko pracuje, jak są młodymi osobami. Od tego wszystko się myślę, że to jest zaczęło. No i od rodziny, która potrafi doradzić, pomóc w najgorszych sytuacjach. Konkurs to nie tylko mobilizacja do dalszej pracy, ale i promocja własnego sukcesu. Wszystkie nagrodzone firmy ukażą się w specjalnym folderze wydanym przez Urząd Pracy. Kampania wyborcza wchodzi na ostatnią prostą, co oznacza dla kandydatów i ich sztabów wyborczych gorący okres. To również ostatni moment na agitację wyborczą, ale i dopisanie się do listy wyborców osób mieszkających w Piotrkowie bez stałego zameldowania, a chcących mieć prawo oddania swojego głosu. Podczas tegorocznych wyborów samorządowych piotrkowianie wybiorą 23 radnych spośród 227 kandydatów. To o prawie połowę mniej niż w wyborach, które odbyły się 4 lata temu. Wówczas o mandat ubiegało się 411 osób. Ale to nie jedyne zmiany, jakie czekają w tą wyborczą niedzielę. W porównaniu do poprzednich wyborów zmienione zostały granice 3 obwodowych komisji wyborczych. To jest komisji nr 1, 36 i 37. Te zmiany polegają na tym, że część mieszkańców, która do tej pory głosowała w przedszkolu na Topolowej w obwodzie 37, będzie głosowała w przedszkolu nr 11 na ulicy Rolniczej bądź w Ośrodku Doradztwa Rolniczego na ulicy Kasztelańskiej. Wszystkie te osoby o tych zmianach zostały pisemnie do domu poinformowane. W przeciwieństwie do wyborów prezydenckich i parlamentarnych podczas głosowania do rad gmin możemy oddać głos tylko i wyłącznie w miejscu swojego zamieszkania. Czyli wyjeżdżając poza miasto nie będziemy mieli prawa głosowania w tamtejszych lokalach. W tych wyborach nie są wydawane zaświadczenia o prawie wyborczym. Do rejestru wyborców mogą dopisać się te osoby, które mieszkają w Piotrkowie na stałe, choć mają inny adres zameldowania. Aby móc zagłosować, trzeba się śpieszyć. Termin składania wniosków mija 19 listopada. Trzeba przyjść osobiście do Urzędu Miasta i złożyć odpowiedni wniosek, w którym wskazuje się miejsce zamieszkania w Piotrkowie i podaje się miejsce zameldowania na pobyt stały. Ludzie starsi po 75 roku życia oraz niepełnosprawni mogą liczyć na pomoc podczas głosowania. W tym roku osoby te mogą swój głos do urny wrzucić przez swojego pełnomocnika. Taki wybór głosowania wybrało około 30 piotrkowian. Kolejnym udogodnieniem jest bezpłatny transport do lokalu wyborczego. W sytuacji takiej, gdzie członek rodziny stwierdzi, że przykładowo mąż czy żona chciałaby zagłosować, ale jest niedyspozycyjna, wówczas pod wskazany adres samochód jedzie z dwoma osobami, pomoże zejść danej osobie, odwozi do lokalu i odwozi we wskazane miejsce. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta do niedzieli włącznie pod numerem telefonu 0800 241 251. W niedzielę w lokalu wyborczym otrzymamy 3 karty do głosowania z listą kandydatów na prezydenta miasta, radnych Rady Miasta oraz radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. Karta w wyborach prezydenta miasta ma format A5, jest koloru różowego. Karta wyboru radnych Rady Miasta ma format A3, jest koloru białego. I karta do Sejmiku Województwa Łódzkiego ma kolor niebieski. Na każdej z kart wybieramy tylko jednego kandydata i tylko z jednej listy. Prawidłowe głosowanie polega na tym, że z lewej strony wybranego kandydata stawiamy w polu, w kratce, przecinające się dwie linie. Mam tu na myśli znak X. Za nieważny głos uznany będzie wówczas, kiedy zaznaczymy więcej niż jednego kandydata lub nie zaznaczymy żadnego oraz kiedy zaznaczenie znajdować się będzie poza kwadratem. To była iście detektywistyczna praca. Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych biorący udział w konkursie Moje Drzewo Genealogiczne tropili swoje korzenie rodzinne. Dziś najlepsze prace zostały nagrodzone. W konkursie na najlepsze drzewo genealogiczne ogłoszonym przez Urząd Miasta wystartowało 28 uczniów z piotrkowskich szkół. Prace wykonano w formie książek, wyrysowanych schematów czy w formie multimedialnej. Najwięcej trudności sprawiało młodym genealogom dotarcie do przodków swoich pradziadków. Chyba zebranie informacji, które naprawdę wymagały dużo czasu i jeżdżenia po rodzinie, dzwonienia. Chyba to było najtrudniejsze, bo rodzice nie są w stanie pamiętać wszystkich, babcia z dziadkiem, swoją rodzinę też, ale pradziadkowie to jednak skarb, jeżeli ktoś ma jeszcze. Podczas tworzenia drzewa młodzież nierzadko dowiadywała się nowych informacji o swoich przodkach, którzy na przykład walczyli u boku generała Antoniego Kruściela, czy o pieszej wędrówce jednego z wujów wracającego po wojnie z Wysp Kurylskich do Polski. Dzięki temu młodzież mogła się przekonać, że historia Polski to nie tylko dokonania sławnych Polaków. Jest to zupełnie inne, takie bardzo przyziemne spojrzenie na historię, że nie tylko wielcy ludzie tam uczestniczą, wielkie nazwiska, ale również ten przysłowiowy Kowalski też odegrał swoją rolę, miał swoje 5 minut w historii Polski, regionu, a okazuje się, że również i historii świata. Konkurs dla niektórych stał się początkiem nowego hobby, którym będzie kompletowanie linii życia swojej rodziny. Wydaje mi się, że jeżeli będzie czas, to na pewno bym chciała kontynuować to i dowiedzieć się jeszcze więcej o swojej rodzinie. Pierwszą nagrodę przyznano Katarzynie Pawlik, drugą Natalii Nowak. Wyróżnienia otrzymali Aleksandra Madej, Aleksandra Patura, Dawid Wroński oraz Marcin Smolarek. Piotrkowskie korty tej zimy będą tętnić sportowym życiem, a to dzięki zadaszeniu, jakie nad częścią kortów zainstalowała prywatna firma. Pod balonem nawet w mróz i deszcz będzie można pograć w tenisa. Wczoraj wieczorem odbyło się jego oficjalne otwarcie. Do tej pory korty jesienią i zimą świeciły pustkami. Gra w śniegu i mrozie czy strugach deszczu była tutaj niemożliwa. Miłośnicy gry w tenisa musieli swoje rakietki odłożyć na półkę lub jak zawodowcy korzystać z hal poza Piotrkowem. No niektóre osoby jeździły do Pabianic, gdzie indziej, także szukały gdzieś indziej hali, no ale wiadomo, że te utrudnienia są jakieś, a tutaj w Piotrkowie nie trzeba nigdzie jeździć, dobre ceny. Fajna atmosfera. Te wyjazdy 30 km codziennie męczyły nie tylko mnie, ale i rodziców i zawodników. Taki cały tydzień przepracowany treningowo i później w sobotę, niedzielę turniej załóżmy we Wrocławiu czy Olsztynie. No to jest naprawdę duże przedsięwzięcie dla takich małych dzieciaków. Bardzo fajnie, bo zimą nie będzie nam zimno, będziemy mogli ciągle ćwiczyć na kortach, a nie przyzwyczajać się do sal. Super, jest dobra nawierzchnia, troszeczkę wilgotna, ale chyba ta wilgoć pomaga w grze, bo przynajmniej nie trzeba polewać. Na zimowym korcie udało się wygospodarować 4 boiska. 2 do gry singlowej i 2 do gry w debla. Każdy wyposażony w specjalne kredowe podłoże. Balonowa hala nie tylko będzie chronić grających przed opadami. Dzięki tłoczonemu przez agregaty powietrzu wewnątrz hali panować będzie o 15 stopni Celsjusza wyższa temperatura niż na zewnątrz. Podobnie jest tu z ciśnieniem. Jest ono wewnątrz balonu większe niż na zewnątrz. Balon utrzymuje się na konstrukcji, którą można nazwać powietrzem, czyli różnica ciśnień powoduje to, że tak jak w zwykłym baloniku, jak go nadmuchamy, to się rozszerza i tu jest bardzo podobnie. Ciśnienie to jest na tyle bezpieczne, że nie powoduje żadnych konsekwencji dla organizmu ludzkiego. Za wejście pod namiot trzeba będzie zapłacić 50 zł, ale są też karnety, dzięki nim można sporo zaoszczędzić. Za opłatą osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportu, mogą rakietki i piłki wypożyczyć na miejscu. Nie wszystkie zyski, jakie dzierżawca terenu kortów wypracuje, trafią do jego kieszeni. Zgodnie z umową dzierżawy właściciel boisk tenisowych, którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, co miesiąc pobierać będzie czynsz w wysokości około 1500 zł. Gdy nadarzyła się taka okazja, a prywatni przedsiębiorcy chcąc płacić za kort w czasie zimowym, czyli wtedy, kiedy my i tak z tego nie korzystamy, a podjęli to ryzyko i ten balon zakupili, no to nie pozostało nic innego, jak skorzystać z tej okazji, a środki ewentualne, które wygenerowane na przyszłość przeznaczyć na inne cele, które zapewnią nam rozwój naszej bazy. Pod balonem w tenisa zagrać będzie można do końca kwietnia. Zainteresowanie jest spore. Na zajęcia zapisują się nie tylko piotrkowianie, ale i mieszkańcy Tomaszowa oraz Bełchatowa.